Kacper Ponichtera, dziennikarz radiowy i promotor muzycznych imprez od dobrych kilku lat. Piotr Kasprowicz, DJ oraz producent od 10 lat. Adam Obrębski, rezydent Lustro, kolektyw NBSE, związany z klubem od 5 lat. Piotr Stechni, DJ producent, od kilku lat związany z klubem Lustro. DJ Kowi, od kilkunastu lat, tutejszy rezydent, wychowany klub. Adam Ades, gram od 23 lat. DJ-em tak naprawdę może zostać każdy po krótkim DJ-skim kursie. Od 17 lat jestem menedżerem klubu, dzięki czemu zdobyta wiedza, przede wszystkim doświadczenie, pozwoli mi wnieść nową perspektywę w rozumienie kunsztu DJ-skiego. Jako fan nie tylko sztuki miksu, ale również technologii, postaram się przeprowadzić je przez wszystkie tajniki. W Lustro Akademii chcemy przekazać najważniejsze informacje, a nie przeładować naszych kursantów za dużą ilością zagadnień. Wszystkie sale naszej Akademii są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, który jest standardem na całym świecie. Ważnym artystą występującym na najważniejszych parkietach muzycznych w Europie i na świecie może zostać tylko ten, który dobrze dba o swój wizerunek. My o to zadbamy w naszej Akademii Lustro. Przygodę za konsolą można rozpocząć na każdym etapie swojego życia i w dość krótkim czasie osiągnąć zamierzony cel i zrobić karierę, co różni tę profesję nauki śpiewu czy gry na pianinie, już abstrahując od dyscyplin sportowych, których szanse mają tylko ci, którzy tak naprawdę robią to całe życie. Jestem laureatem pierwszego klubowego konkursu Każdy DJ. Mój przykład pokazuje, jak konsekwencja i wizja potrafią doprowadzić do upragnionego celu. Jeżeli stawiasz na tradycję, Lustro Akademii ma dla Ciebie kurs miksowania płyt winylowych, który jest ciekawą alternatywą dla grania z nowoczesnych odtwarzaczy. Przyjemność płynąca z grania muzyki jest dużo większa, kiedy to Twoja muzyka. Akademia Lustro, korzystając z własnego doświadczenia, mogę Wam tylko polecić, powiedzieć, żebyście nie przegapili swojej szansy, bo oprócz nowych umiejętności poznacie nowych ludzi, zobaczycie świat z drugiej strony oraz będziecie mieli okazję przeżyć coś niesamowitego. Ja swoją szansę wykorzystałem kilkanaście lat temu, wy nie przegapcie swojej. Warto zostać DJ-em oraz producentem, ponieważ muzyka nie niesie za sobą żadnego języka. Ona jest językiem i każdy ją rozumie. Według mnie najważniejsze w byciu DJ-em jest nawiązywanie nowych znajomości. Według mnie w byciu dobrym DJ-em najważniejszy jest zbiór różnych cech. Dla jednych to będzie selekcja, dla innych to będzie miks. Dla mnie to będzie zbiór tych wszystkich cech pomnożony przez sceniczną charyzmę. Uważam, że żeby być dobrym DJ-em trzeba mieć dużo zdrowia, bo to nie jest lekka praca.